Moi drodzy, ostatnio przeglądałam internet. Jak to wiecie, w internetach zawsze można znaleźć ciekawostki i jedna z nich mnie zainspirowała. Zobaczyłam bowiem memy, które, no powiedzmy, nie są najświeższe i najnowsze, ale memy tworzone oczywiście przez internautów, z których by wynikało, że konflikt na linii Mickiewicz i Słowacki nawet dzisiaj, w XXI wieku, jest wciąż żywy i zyskuje na ostrości. Nie jest bowiem tajemnicą, że obydwaj panowie, obydwaj romantyczni wieszcze, tak naprawdę sympatią wielką się nigdy nie darzyli. A jakie były tego powody? Właśnie dzisiaj chciałam wam o tym opowiedzieć w moim odcinku. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że Mickiewicz od Słowackiego był mocno starszy. Nasz wieszcz Adam urodził się w 1798 roku. Słowacki zaś przyszedł na świat w 1809. Czy to w jakiś sposób na starcie oznaczało, że szanse będą nierówne? Na pewno, proszę Państwa, bo przecież te niemal 10 lat różnicy to jest także różnica w edukacji, różnica w dojrzewaniu, różnica oczywiście w podejmowaniu życiowych decyzji i zobowiązań. Niemniej jednak o pewnym konflikcie, o pewnej niechęci pomiędzy panami wiemy przede wszystkim my, poloniści, na skutek czytania dzieł, które napisali. Zacznijmy może od trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza. Pamiętacie scenę, w której zdrajca narodowy, doktor, ginie po wzięciu pieniędzy od senatora za wydawanie polskich patriotów, polskiej młodzieży, ginie rażony piorunem, a że tak powiem, w miejscu jego śmierci leżą roztopione przez ten piorun srebrniki, co nawiązuje oczywiście bardzo wymownie do sceny biblijnej, kiedy to właściwie Judasz wziął srebrniki za zdradzenie Jezusa. Otóż w ten sposób Mickiewicz perfidnie nawiązał do faktycznej śmierci, śmierci, która spotkała ojczyma Słowackiego, doktora Beki. Niemniej doktor Beki zginął we własnym domu w czasie odpoczynku, w momencie, kiedy była burza, to po prostu piorun wpadł przez okno i zabił nieszczęśnika. Słowacki nie mógł pogodzić się z tym, że w trzeciej części Dziadów ojczym, którego darzył ogromnym zresztą szacunkiem, pokazany był jako zdrajca narodowy, który ginie rażony piorunem niemalże, tak jakby Mickiewicz chciał pokazać, że tutaj Boża Sprawiedliwość wzięła górę nad tym nieszczęśnikiem. Słowacki, moi drodzy, również nie zgadzał się z faktem, iż Mickiewicz w trzeciej części Dziadów proponuje narodowi ideę zwaną mesjanizmem. I tutaj ucząc się w szkole, na pewno Państwo o tym wiedzą, że mesjanizm narodowy był pewnego rodzaju teorią, ideologią zakładającą, że naród polski ma specjalną rolę w dziejach Europy, w dziejach świata do odegrania. W związku z tym nieszczęsne powstanie listopadowe zakończone wielką klęską w myśl tej wizji mesjanistycznej było nieuchronną koniecznością. Oznaczało bowiem, że naród polski, podobnie jak Chrystus, musi ponieść ofiarę i cierpieć, a w przyszłości czeka go za to nagroda, takie zmartwychwstanie. Słowacki uznał, że te idee zawarte w Dziadach, które tak bardzo podobały się zwłaszcza wielkiej emigracji, która znajdowała się w Paryżu po powstaniu listopadowym, usypiają naród i tak właściwie nie powinno się zdarzyć. Podjął więc literacką polemikę z tą koncepcją w Kordianie. Ale obawiał się już wtedy konkurencji ze strony Mickiewicza, dlatego Kordian został wydany anonimowo. Miał być częścią trylogii, jak wiecie. Słowacki nie podał z początku swojego nazwiska. Nie chciał bowiem, aby dzieło było porównywane z mickiewiczowskimi Dziadami tak od razu z miejsca. Niemniej Kordian przeszedł bez echa, co niewątpliwie bardzo rozsierdziło naszego drugiego wieszcza. Juliusz Słowacki nigdy tej trylogii nie dokończył. Zostaliśmy więc jakby pierwszą częścią w zasadzie, czyli Kordianem. Dlatego zakończenie Kordiana jest otwarte. Dlatego kończy się w taki sposób, że nie wiemy, czy uda się mu uniknąć śmierci, czy zostanie rozstrzelany. W każdym razie, proszę Państwa, Słowacki miał na pewno rację, myśląc, że jest niesprawiedliwie traktowany. Nie wiem, czy wiecie, ale Adam Mickiewicz cały czas miał kompleksy z tego powodu, że nigdy nie udało mu się wziąć udziału w powstaniu, w tym bardziej w powstaniu listopadowym. Wprawdzie zmierzał do objętego powstaniem kraju, ale zatrzymał się gdzieś w Wielkopolsce i nigdy nie dotarł
bezpośrednio nie brał udziału w walce, tymczasem Słowacki faktycznie udział w powstaniu brał. Wprawdzie nie był żołnierzem, ale emisariuszem, niemniej to jest już coś. 25 grudnia 1840 roku odbyła się słynna kolacja w domu braci Januszkiewiczów w Paryżu. Zgromadziła się na niej śmietanka, elita wielkiej emigracji, około 40 mężczyzn. Tak naprawdę kolacja miała być na cześć Mickiewicza. Dostał on bowiem wtedy posadę w Collège de France. Jeden z braci, wydawca, a także człowiek, od którego zależała sprzedaż dzieł Słowackiego, był rzeczywiście w istocie przyjacielem samego Juliusza Słowackiego, Eustachi Januszkiewicz, bo o nim mowa. Niemniej nigdy, proszę Państwa, nie miał dobrego zdania o poezji Słowackiego. Cała więc kolacja miała być tak naprawdę pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, no cóż, skłonieniem Słowackiego do tego, aby przyznał, iż Mickiewicz jest największym poetą. Kolacja ta zasłynęła w annałach polskiej literatury, dlatego że obydwu panów w czasie tej kolacji rozpoczęło improwizację. Wiecie, czym jest improwizacja? To jest mówienie językiem poetyckim na zadany temat bez wcześniejszego przygotowania. Najpierw rozpoczął Słowacki. Kosztowało go to wiele wysiłku i energii, ale zostawił wszystkich w osłupieniu. Odpowiedział mi Mickiewicz. Tak naprawdę pojedynek do dziś nie jest do końca rozstrzygnięty. Jednak historia literatury każe nam wierzyć, że po tych obydwu wspaniałych wystąpieniach mężczyźni padli sobie w ramiona, uściskali się serdecznie i resztę wieczoru spędzili na całkiem życzliwych, wzajemnych rozmowach. Czy zatem jest uzasadnione dalsze przekonanie o tym, że obydwaj się nienawidzili do końca? Myślę, że jest jeszcze wiele ciekawostek związanych z tą historią. Niemniej ja dzisiaj chciałabym poprzestać na tym, w jaki sposób obydwaj panowie odpowiedzieli sobie na kartach literatury. Dziękuję.